15 dzień kwietnia, Marcin Prochacki, zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w dzisiejszym programie operacja przywrócić przejezdność. Jeśli jeszcze kilka dni będzie już pogoda stabilna, to już pierwsze prace będziemy wykonywać. Spotkanie wielkanocne w klubie seniora. Teraz już normalnym cyklem będziemy żyć takim właśnie i wieczorkowym, i wycieczkowym, i wczasowym. Wykłady specjalistów w Bolkowie. Bo to przecież o to chodzi, żeby ta wiedza się rozeszła. Że to nie boli, że to nic nie kosztuje. A na zakończenie powiemy o dniu otwartej szkoły. Będą wszyscy mogli sobie zwiedzić naszą szkołę. Przygotowane są klasy pod kątem profili zawodowych. Miasto Kamienna Góra przygotowuje się do wielkiego łatania dziur. Już za kilka dni na ulicach, których właścicielem jest samorząd miejski, pojawią się pracownicy firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie prac. Dziury w jezdniach po srogiej i długiej zimie wyskoczyły jak grzyby po deszczu. Dlatego dziś trzeba zakasać rękawy i rozpocząć pierwsze prace związane z przywróceniem na ulicach normalności. Tutaj mogę jasno zapewnić, jak tylko warunki pogodowe pozwolą, a w tej chwili wiosna jakby się nam rozpoczęła. Liczymy na to, że bardzo szybko drogi podeschną. My już mamy wybraną firmę, mamy zabezpieczone środki, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia. Myślę, że jeśli jeszcze kilka dni będzie już pogoda stabilna, to już pierwsze prace będziemy wykonywać. Specjalistyczna firma, która załata każdą dziurę, w chwili obecnej przygotowuje się do operacji przywrócić przejezdność. Jednak żeby zabieg się udał, a pacjenta nie trzeba było znowu naprawiać, potrzebne jest jeszcze kilka cieplejszych i suchych dni. Bo przecież tylko przy właściwej pogodzie tak skomplikowane czynności, przypominające zabiegi chirurgiczne na ulicach miast, można będzie przeprowadzić. W tej chwili już rozpoczynamy sprzątanie, powoli pojawiają się nasi pracownicy interwencyjni z spółki mieszkaniowej. Zaczynamy sprzątać i jak tylko warunki pogodowe, a fachowcy wiedzą, w którym to jest momencie, pozwolą, od razu rozpoczniemy łatanie dróg. Mamy już te ulice jakby zdefiniowane, sprawdzone. To są zwłaszcza te ulice stare, które od lat nie były remontowane, które nie mają nowej nawierzchni. Te drogi w pierwszej kolejności, ja już nawet wiem, które, ale nie będę tutaj w tej chwili ich wymieniał i rozpoczynamy. Ja myślę, że jeszcze kilka dni to się powinno, jeżeli nie będzie załamania pogody, to się powinno rozpocząć. Ponad 100 seniorów w sobotę 13 kwietnia wzięło udział w spotkaniu wielkanocnym przygotowanym przez Kamiennogórski Oddział Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów. Zabawa na parkiecie trwała do białego rana. Organizatorzy imprezy przygotowali dla uczestników kilka atrakcji, nie zapominając przy tym o skromnym poczęstunku. Dzisiejsze atrakcje to są takie właśnie może bardziej takie świąteczne, uroczyste, bo tak jak już wiadomo, że to jest jajeczko takie wielkanocne, z przyczyn organizacyjnych myśmy nie mogli tydzień temu zrobić, przed świętami nie robimy, bo po prostu każdy ma inne zajęcia przed świętami, natomiast organizujemy sobie to po świętach i tak jak właśnie, że nic nie ucieknie, ani żurek, ani biała kiełbaska, ani jajeczko i tak jak dzisiaj, to właśnie w menu żeśmy częstowali żurkiem, białą kiełbasą, ciasto, herbatka, kawka. Zabawa była pierwszym tego typu wydarzeniem po tegorocznym poście inaugurującym sezon kulturalno-wycieczkowy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy, oprócz wyjazdów na zorganizowany wypoczynek, na seniorów czeka jeszcze więcej imprez. Podkreśla Zofia Hewak, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów w Kamiennej Górze. Podczas tej pierwszej frekwencja dopisała. Ze względu na to, że 6 tygodni postu, tydzień po świętach, więc już każdy był spragniony właśnie wyjść do ludzi, między ludzi, porozmawiać, zabawić się. No i teraz już normalnym cyklem będziemy żyć takim właśnie i wieczorkowym, i wycieczkowym. I w czasowym już wracamy na normalne tryby w klubie seniora ze względu na to, że już jest ciepło, można już podróżować, można się przemieszczać i będziemy już tradycyjnie tak jak w poprzednich latach. Tradycją stały się również spotkania byłych pracowników nieistniejących dziś zakładów Floreta. Jeszcze w kwietniu dojdzie do kolejnego spotkania pełnego wzruszeń i wspomnień. Za tydzień tutaj na tej sali właśnie serdecznie zapraszam wszystkich byłych pracowników Jedwabiu na spotkanie, które odbędzie się właśnie trzeci raz i zapisy do czwartku w klubie seniora.
To będzie o godzinie 16, także czekamy tak jak zwykle i myślę, że frekwencja dopisze tak jak w poprzednich latach, że będziemy musiały dostawiać stoliki i krzesła, bo będzie nas tak dużo. Profilaktyka raka szyjki macicy i piersi była tematem spotkania, które odbyło się w miniony piątek w Bolkowskim Domu Kultury. Najwięcej kobiet choruje na raka piersi. Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska doszła do wniosku, że panie mało wiedzą o wykrywaniu i profilaktyce nowotworów. Dlatego wraz z koleżankami z Parlamentarnej Grupy Kobiet odwiedzają miejscowości w całym kraju i poprzez wykłady specjalistów namawiają kobiety do badań pod tym kątem. Może byłoby fajnie, gdyby było więcej kobiet, ale ja ciągle myślę, że one mają problem z przełamaniem tej bariery, tego wstydu, lęku i nawet przyjście na takie spotkanie jest trudne. Ale ja jestem pełna wiary, myślę, że te panie, które dzisiaj były, szczególnie te najmłodsze, bo było dużo dziewcząt takich nastoletnich, jeszcze uczennic, że przekażą tę wiedzę swoim koleżankom, swoim mamom, swoim ciociom, bo to przecież o to chodzi, żeby ta wiedza się rozeszła, że to nie boli, że to nic nie kosztuje, że trzeba przyjść, zbadać się i wtedy jest praktycznie stuprocentowa szansa na to, żeby nie mieć w przyszłości problemów z tymi ciężkimi chorobami. Pierwszy wykład dotyczył profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, o której mówiła magister Jolanta Kotowska. Doktor Michał Maciejewski dopełnił swoją wiedzą statystyczną na temat zachorowań i umieralności na tego typu nowotwory. O chorobach i leczeniu narządów rodnych opowiadał major lekarz Artur Bobruk. Przed Domem Kultury zaparkowany został mamobus, w którym kobiety mogły odbyć bezpłatne badania, które trwały zaledwie kilka minut. Te badania, o których dzisiaj mówiliśmy, to są absolutnie w 100% bezpłatne. Jeżeli to są w tych terminach, o których dzisiaj była mowa, to jest wszystko bezpłatne. Także to jest dostępne dla każdej kobiety. Oczywiście są pewne granice wieku, bo państwo też nie byłoby stać na to, żeby objąć tymi badaniami absolutnie całą populację kobiet. Tutaj jest to powiedzmy wypośrodkowane w stosunku do tych kobiet, które są najbardziej zagrożone. Zapraszamy wszystkie panie do przeprowadzenia specjalistycznych badań, ponieważ szybka diagnoza daje większe szanse na powrót do zdrowia. Chcesz zdobyć zawód z przyszłością? Rozpocznij naukę w naszej szkole. Tak podczas dnia otwartego zachęcali do edukacji w swojej placówce uczniowie z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Dla osób, które w tym roku kończą edukację w gimnazjum, w piątek 12 kwietnia dzień otwartej szkoły przygotował zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących. Zapraszamy uczniów ostatnich klas szkoły gimnazjalnej, czyli klas trzecich, na dzień otwarty w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze. W tym momencie chcemy przybliżyć młodzieży naszą placówkę jako tą przyjazną, ponieważ szkoła zawodowa jest szkołą pozytywnego wyboru. Podczas kilkugodzinnego spotkania można było dowiedzieć się, jakie kierunki nauczania zostaną otwarte w roku szkolnym 2013-2014, zapoznać się z osiągnięciami obecnych uczniów, czy zwiedzić klasy i pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia praktyczne. Będą wszyscy mogli sobie zwiedzić naszą szkołę. Przygotowane są klasy pod kątem profili zawodowych oraz zaprosiliśmy Państwa z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach preorientacji zawodowej i możliwości przeprowadzenia testów, które będą mogły pomóc młodzieży w wybraniu tego kierunku kształcenia. No i oczywiście jest mecz w halową piłkę nożną drużyn gimnazjalnych z całego powiatu kamiennogórskiego. Puchar dyrektora z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Od kilku lat szkoły podczas naboru rywalizują o każdego ucznia, który przez lata nauki będzie rozwijał swoją pasję oraz wiedzę w murach danej placówki, zapewniając szkole finansowanie ze subwencji, niezbędne do dalszego rozwoju oraz zmian polskiego systemu edukacji. Bo przecież dziś nauczanie jest nie tylko misją, ale również i towarem, za którym idą pieniądze. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia.